Na tym filmie pokażę Wam, jak można określić wartość wskaźnika wartości bieżącej projektu, czyli NPV-R. Zazwyczaj liczymy tylko NPV, ale jeżeli chcemy wiedzieć, jak duże jest NPV w porównaniu do wniesionych nakładów inwestycyjnych, możemy obliczyć NPV-R. I w tym momencie tak, zaczynamy od tego, że przy ustalonej stopie dyskontowej, przez nas ustalonej, liczymy sobie wartość NPV. Generalnie musimy mieć wypisane, jakie były przepływy pieniężne w kolejnych okresach trwania inwestycji, czyli w okresie na przykład zerowym i w kolejnych 5 okresach, na przykład latach. Obliczyć należy wskaźnik dyskontujący, czyli 1 plus stopa dyskonta do potęgi T, gdzie T to jest okres obserwacji i matematycznie jest to zapis tak jak tutaj, czyli 1 plus odwołanie do komórki, gdzie jest stopa dyskonta i podniesiony do okresu, ile to jest okresów do momentu zerowego. I potem każdy z tych przepływów niezdyskontowanych, dosłownie trzeba zdyskontować, czyli określić ich wartość na moment zero, czyli podzielić po prostu przez wskaźnik dyskontujący, który przypada dla danego przepływu pieniężnego i na końcu określić sumę tak podpisanej tutaj kolumny, że to są przepływy zdyskontowane, bo suma takich zdyskontowanych przepływów łącznie z nakładami inwestycyjnymi jest to wartość NPV, czyli na ile na moment dzisiejszy warta jest nasza inwestycja przy założonej stopie zwrotu, czyli tej stopie dyskontowej, którą my sobie przyjęliśmy. Czy to jest dużo, czy mało w porównaniu do zaktualizowanych nakładów inwestycyjnych? Ciężko jest powiedzieć, jeśli nie policzymy NPV-R. Wzór bardzo prosty. Dzielimy NPV przez PVI, gdzie PVI możemy tłumaczyć jako zaktualizowane nakłady inwestycyjne. Będzie to po prostu suma tych przepływów pieniężnych, ale ze znakiem minus, czyli tych jakby wypływów pieniężnych zaktualizowanych, czyli u nas, czyli jakby zdyskontowanych, czyli w tym momencie u nas będzie to suma tylko z tego tych 2000. Tu jest dopisane to jako po prostu wartość tego przepływu pieniężnego z okresu zerowego, bo ta wartość jest taka sama co zdyskontowana, więc tu kwestia odwołania nie ma problemu. Jedynie na przykład w tym przykładzie, który tutaj mam zapisany, kiedy przepływy pieniężne w postaci nakładów inwestycyjnych są nie tylko w okresie zerowym, ale i w kolejnym, to suma tych elementów nie jest taka sama jak tu. Powinniśmy do tego NPV wziąć te wartości już zdyskontowane, które mają tutaj wartości na minusie, ale muszą przejść dyskontowanie. 2000 po zdyskontowaniu w okresie zerowym też jest warte 2000, a 100 na minusie jako dodatkowe inwestycje w okresie pierwszym po zdyskontowaniu są warte 98,04 przy założonej tu akurat w tym zadanku stopie zwrotu 2%. Ale wracając do przykładu podstawowego. Wiemy, że nakłady inwestycyjne zdyskontowane są warte 2000. NPV, które udaje nam się uzyskać z tej inwestycji, to jest 391,23 zł, a więc pytanie, czy to jest dużo, czy w porównaniu do naszych nakładów, które wzięliśmy, więc dzielimy, jak tu widać, wartość NPV przez wartość naszych nakładów inwestycyjnych już zdyskontowanych i otrzymujemy 19,56%. A więc gdybyśmy mieli porównywać dwa projekty, to na podstawie NPV-R wybralibyśmy taki, który ma wartość tego wskaźnika wyższą. I generalnie możemy powiedzieć, że bieżąca wartość stanowi tylko 19,56% zaktualizowanej wartości nakładów inwestycyjnych. A czy dla nas to jest dużo czy mało, to wszystko zależy od osoby, która ocenia nasz projekt inwestycyjny.